Dzień dobry. Jeden z widzów zadał mi pytanie, czy nie nagram filmu wyjaśniającego, dlaczego Frodo popłynął do nieśmiertelnych krain. Tak więc pora, żebym zaprezentował mój punkt widzenia, dlaczego to właśnie Frodo odszedł. Tą historię, opowieść warto rozpocząć od końca Wojny o Pierścień, czyli od momentu, gdy Frodo przez pół roku podróży wreszcie dociera do Góry Przeznaczenia i Pierścień Saurona zostaje zniszczony. Ten półroczny okres, który tak naprawdę jest jakimiś 3 miesiącami nieustannej podróży, niezwykle odciska się na zdrowiu Froda, nie tylko zostaje on dźgnięty ostrzem Morgulu niemalże na początku, następnie czy to śnieżyca w górach mglistych, wargowie, spotkanie z orkami, czy to w Morii, czy później w Lorien, przepływając obok wodospadów Rauros, tam też byli orkowie, wielki pająk go dźgnął, widział moczary z masą trupów elfów, no i patykowate monstrum w końcu odgryzł mu paluch, co nie? Te wszystkie fizyczne rany wraz z podróżą i przemieniem, jakie ciążyło na biednym hobbicie, odcisnęły niewyobrażalne zmiany w jego psychice, a powrót do domu wcale nie był taki wesoły, ponieważ gdy Frodo wraz z 4 przyjaciółmi, Samem, Merrym oraz Pipinem wrócili do Shire, odkryli, że ich dom jest zajęty i zrujnowany przez Sarumana i jego podwładnych. No, szybko jednak im się udało to Shire odbić, no ale Frodo zamiast zostać w swoim domku w Bagend, w Shire, postanowił w 3021 roku odpłynąć do nieśmiertelnych krain wraz z Bilbem, Gandalfem, Elrondem, Galadrielą i wieloma innymi Eldarami, którzy jeszcze zostali. Przed podróżą, no, Frodo wiódł sobie takie spokojne życie hobbita, aczkolwiek gdy w końcu Gandalf powiedział, że musi udać się do Bri i z nim tam się spotkać, no to wtedy w hobbicie nastąpiła zmiana. Od momentu sprzedania Bagend, następnie oczekiwania na Gandalfa, od podróży do Bri, później do Rivendell, ten mały bohater został raniony ostrzem, które zmieniłoby go coś w rodzaju upiora, posłusznego woli Nazgulów czy Saurona, ale dzięki pomocy Elronda, który usunął odłamek ostrza i przegnał tą ciemność otulającą Froda, ten przeżył. Gandalf jednakże rzekł wtedy, iż nie wszystkie rany można w pełni uleczyć, ale do tej rany wrócę później. Ponieważ nasz bohater wykazywał niezwykłą odporność, tak samo jak Bilbo na złą wolę pierścienia, i to on zgłosił się, aby zanieść to brzemię właśnie do Góry Przeznaczenia. Ta niebezpieczna podróż, jak każdy dobrze wie, odcisnęła właśnie takie potężne piętno na Frodzie, ponieważ no nie dość, że on odczuwał ten ból fizyczny, to można jeszcze powiedzieć, że zarazem cierpiał magiczny ból spowodowany przez te nieustane potrzeby pierścienia, to, że on robił się cięższy. No a po powrocie do Shire zauważył, że co roku w dniu 6 października robi się niezwykle słaby i obolały. Na 6 października właśnie 3018 roku to jest ta data, w której Frodo został ugodzony ostrzem Morgulu. I ta rana nigdy się nie zagoi i co roku dawała o sobie znać. To samo rana zadana przez Szelobę oraz różne otarcia spowodowane właśnie noszeniem pierścienia na szyi. Sam też raz znalazł Froda w takim stanie, że ten nawet nie mógł wyjść z łóżka i niezrozumiale mamrotał coś do siebie, co by wskazywało na to, że właśnie w tych jego słabszych okresach zmieniał się w coś ale takiego Golluma. Na początku tego powrotu jednak do Shire, Frodo myślał, że będzie szczęśliwy, że to koniec, że wszystko wróci do dawnego życia, no aczkolwiek właśnie pomimo tego powrotu to on nie był już w stanie patrzeć na to Shire tak samo, jak patrzył na nie kiedyś, ponieważ on sam zmienił się i zmienił się cały Shire. Całe zadanie, tą podróż, jaką Frodo przeszedł, uszkodziło jego zdrowie. Wiadomo, jak to teraz sporo osób po różnych wypadkach ma coś a la stres pourazowy i tego samego pewnie doświadczył właśnie Frodo. A przypominające o sobie rany tylko pogorszały sprawę. Stracił całą radość z życia, jaki kiedyś wiódł i z jednej strony pewnie chciałby, aby pierścień nigdy do niego nie trafił, z drugiej strony zdawał sobie sprawę, że może nie był do końca kompetentny, ale był chyba jedyną osobą, która byłaby w stanie podołać tej misji. Zarazem pewnie obarczał się tym, że pod koniec, gdy był już tak blisko, pierścień złamał jego wolę i tylko przypadek uratował Śródziemie od zguby i na zawsze zapamięta podstępne potrzeby pierścienia. I to właśnie Frodo pewnie dlatego czuł się jak Gollum, mając tą taką namiastkę nieustannego niby głodu i pustki pozostawionej przez pierścień, w momencie, w którym on został zniszczony. I Arwena jako pierwsza zobaczyła, że z Frodem jest coś nie tak. Powiedziała wtedy, że odstępuje ci moje miejsce, powierniku pierścienia. Gdy wybije twoja godzina, będziesz mógł, jeżeli zechcesz, odpłynąć z elfami za morze. Jeżeli cię będą jeszcze bolały stare rany i zaciąży pamięć tego, coś dźwigał, wolno ci odejść na daleki zachód po ukojenie bólu i znużenia. A na pamiątkę noś kamień elfów i gwiazdy wieczornej, z którymi cię życie związało. To mówiąc zawiesiła mu na szyi zdjęty z własnej piersi biały klejnot, lśniący na srebrnym łańcuszku jak gwiazda. W tym znajdziesz obronę, ilekroć cię nękać będą wspomnienia strachu i ciemności, rzekła. No ten naszyjnik
pozwalał na pewien czas uporać się z przeczadującymi go koszmarami przeszłości, ale z tym odstąpieniem miejsca na statku nie jest do końca tak, że dzięki temu Frodo mógł odpłynąć do nieśmiertelnych krain. I tak te wszystkie skutki oddziaływały na Froda, rozdzierały go, dręczyły, nie cieszył się już swoim domem, spokojem Shire, pięknem śródziemia. W filmach może to nie było tak właśnie pokazane, ledwo było wspomnienie, że pomimo upływu czasu, jak Frodo powiedział do Sama, dalej czuje ranę, jaką zadał mu Nazgul. Ona nigdy się nie goi, nigdy się nawet nie bliźni, taka po prostu tam jest. Natomiast książkowy Frodo właśnie był przyczatowany tymi cieniami przeszłości, głodem pierścienia oraz powracającymi bólami z ran zadanych właśnie w trakcie podróży. To właśnie dlatego, mając ten pourazowy stres właśnie z tego, w związku z tym wszystkim, postanowił udać się do Amanu, gdyż być może tam jego wszelkie zmartwienia płyną w niepamięć, a mógł tam odpłynąć, ponieważ powiernicy pierścienia mogli udać się właśnie do nieśmiertelnych krain jako jedyni śmiertelnicy. Dlatego właśnie Frodo, Bilbo czy później Sam nawet znaleźli się tam i być może właśnie Frodo tam zaznał tego upragnionego spokoju. Kto wie, może później spotkał się z Samem, a może nawet z Legolasem i Gimlim. Dla każdego ciekawego, jak Tolkien wytłumaczył to wraz z omawianą porażką jako powiernika pierścienia, no właśnie odnośnie tego, że Frodo nie zniszczył pierścienia, to zapraszam do przeczytania jego listu numer 246, wysłanego 3 października 1963 roku do niejakiej pari Elgar. Tam właśnie można sobie poczytać o tym, co Tolkien sam uważa na temat tego, że Frodo no, jednak poległ, te wszystkie bóle, jakie on znosił i dlaczego to wszystko tak właśnie się potoczyło. I też wiele osób wierzy, że sam Tolkien przelał trochę własnego bólu w postać Froda, bo bądź co bądź, był on uczestnikiem bitw nad Somą. To jest jedna z najkrwawszych bitw I wojny światowej. I na pewno to odcisnęło na nim jakieś potężne piętno. I tak też właśnie pokrótce można wytłumaczyć, dlaczego Frodo opuścił Śródziemie. Stare, niegujące się rany, cielesne oraz psychiczne, zmusiły go do tego. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je, ja postaram się na nie odpowiadać, właśnie tak jak zrobiłem to tutaj, albo zbiorę je do kupy i odpowiem w jednym filmie. Tak więc cześć, do usłyszenia w kolejnych materiałach.